czy produkty light są zdrowe, to zależy. Bo ogólnie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju ciasteczka, batoniki, cudzone jogurty light, to to dalej są pokarmy, które nie są wartościowym produktem w diecie i dalej należałoby je ograniczać. Natomiast są pewne produkty wartościowe, typu mozzarella light, czy na przykład jogurt grecki lub naturalny o obniżonej zawartości tłuszczu, które mogą przykładowo pomóc obniżyć energetyczność diety w łatwy sposób i tym samym pomóc na przykład w odchudzaniu. Czy na oleju z pestek winogron można smażyć? To raczej nie jest dobry pomysł, z tego względu, że olej z pestek winogron w większości, 85-90%, składa się z wielu nienasyconych kwasów tłuszczowych, które charakteryzują się wysoką podatnością na utlenianie, szczególnie w wysokich temperaturach. Po prostu wybierając tłuszcz do smażenia, warto wybierać ten, który będzie mieć mniejszą podatność na peroksydację lipidów. Z tej perspektywy zwyczajnie kwasy tłuszczowe z rodziny omega-6 czy omega-3, czyli wielonienasycone kwasy tłuszczowe, wypadają kiepsko, natomiast dobrze wypadają kwasy jednonasycone czy kwasy nasycone. Lepiej do smażenia wybrać także przykładowo oliwę z oliwek, natomiast olej z pestek winogron może nadać się do potraw na zimno. Jak to jest z tymi końcówkami od banana? Nie ma się czego obawiać, końcówki od banana można spożywać. Historia o robakach, bakteriach, larwach, wężach, nie wiadomo czym jeszcze w zależności od wersji, to totalne mity. Oczywiście jeżeli komuś ta końcówka nie smakuje, to może ją wyrzucać, ale nie ma się czego obawiać. Czy owoca można zastąpić sokiem? Sok to zdecydowanie nie to samo co owoc. Soki, w przeciwieństwie do owoców, praktycznie nie zawierają lub zawierają go bardzo niewiele błonnika i zawierają również mniej substancji odżywczych. Są więc pod tym względem gorszym wyborem. Ponadto zupełnie inaczej wpływają na sytość. Przykładowo wypicie pół litra soku jabłkowego to zwyczajnie nie problem. Tymczasem zjedzenie 3 jabłek już niektórym może takowy sprawić. Także nie powinniśmy zastępować owoców sokami. Owoce całe będą zdecydowanie lepszym wyborem, niezależnie czy będzie to sok wyciskany w domu, czy kupiony w markecie. Czy ważne jest to, co jem, czy tylko ile jem? Z punktu widzenia bilansu energetycznego, czyli przykładowo odchudzania, kluczowe jest to, ile będziemy jeść kalorii, czyli to, ile jem. Natomiast zwracanie uwagi na jakość pożywienia, czyli to, co jem, również jest niezwykle ważne. Pomijając już taką rzecz fundamentalną, jak dostarczenie odpowiedniej ilości witamin, składników mineralnych, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika i tak dalej, czemu bazowanie na nisko przetworzonej żywności przykładowo sprzyja, to warto wiedzieć, że dobór pokarmów ma wpływ przykładowo na kontrolę apetytu. A więc, dobierając odpowiednio jakościowe pokarmy, możemy sprzyjać redukcji tkanki tłuszczowej, poprawić nasze nawyki żywieniowe i sprzyjać utrzymaniu wypracowanych efektów długofalowo. Co sądzisz o maśle orzechowym? Masło orzechowe może stanowić prozdrowotny element wartościowej, zbilansowanej diety, chociaż lepszą opcją będą same orzechy różnego rodzaju, ponieważ mogą one zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia, mają właściwości przeciwzapalne, są źródłem wielu cennych składników odżywczych. Natomiast wracając do masła orzechowego, to warto też pamiętać, że jest jednak ono wysokokaloryczne i bardzo smaczne, więc jeżeli są osoby, które nie potrafią skończyć na jednej czy dwóch łyżkach, tylko zjadając cały słoik, no w takim przypadku nie będzie to najlepszy pomysł, natomiast w innej sytuacji może być to bardzo wartościowy element diety. Czym się różnią płatki owsiane górskie od błyskawicznych? Płatki owsiane górskie to zwyczajnie połamane ziarno, natomiast płatki owsiane błyskawiczne, oprócz tego, że są jeszcze bardziej rozdrobnione, to dodatkowo są poddane procesowi uwodnienia, dzięki czemu, jak sama nazwa wskazuje, szybciej można poddać obróbce, by móc je spożyć i są też łatwiej strawne. Jeżeli chodzi o zawartość witamin, składników mineralnych, ogólnie wpływu na zdrowie, to nie ma między nimi jakichś szczególnych różnic, także po obie formy można sięgać. Czy to prawda, że wszyscy ludzie na Ziemi nie trawią laktozy? Nie, jest to nieprawda. Wiele tu zależy od szerokości geograficznej rzeczywiście, bo biorąc pod uwagę miejsce rozpoczęcia rozprzestrzeniania się mutacji genetycznej, która dała nam możliwość trawienia laktozy, to okazuje się, że większość Europejczyków i mieszkańców Ameryki Północnej radzi sobie z laktozą bezproblemowo. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale mówię tu o większości. Natomiast wprost przeciwnie jest z Azją czy Afryką, tam większość tej laktozy nie trawi. Co ciekawe, jeżeli chodzi o przykładowo mieszkańców Europy Północnej, tam nawet 95% mieszkańców toleruje laktozę. Ile białka można wchłonąć w jednym posiłku? W obiegowych przekonaniach sugeruje się, że istnieje maksymalna ilość białka, jaka może zostać zaabsorbowana przez organizm podczas jednego posiłku. Natomiast patrząc na fizjologię człowieka, to termin wchłanianie opisuje przechodzenie substancji z jelit do krążenia
ogólnoustrojowego. I w oparciu o tę definicję, tak właściwie ilość białka, jaka może zostać wchłonięta, jest praktycznie nieograniczona. Nie ma też żadnych dowodów w postaci badań naukowych, które wskazywałyby na istnienie jakiegoś progu, powyżej którego białko miałoby się nie przyswoić. Co spożywać przy wysokim poziomie cholesterolu, a czego unikać? No to przede wszystkim po pierwsze zmniejszenie spożycia, a właściwie eliminacja spożycia tłuszczów trans, zmniejszenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych, zmniejszenie nadmiernej masy ciała, zwiększenie poziomu aktywności, zwiększenie spożycia błonnika, niekiedy zmniejszenie spożycia cholesterolu z dietą, tu w szczególności jeżeli chodzi o hiperrespondentów pod tym względem. Niekiedy sugeruje się zwiększenie spożycia fitosteroli z dietą, tutaj często jest to żywność funkcjonalna. No to są główne aspekty pod tym względem.